Serdecznie Państwa witamy. Witamy bardzo serdecznie wszystkie Panie, witamy Panów. Proszę Państwa, jubileuszowe 70. Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkoatletyce w Suwałkach przechodzą powoli do historii. Witamy Państwa na krótkiej konferencji prasowej na zakończenie tejże imprezy. Przedstawię Państwu uczestników tego spotkania i zacznę może od jedynej kobiety w tym gronie. Jest z nami oczywiście Maria Magdalena Andrzejczyk, mistrzyni Europy juniorek, mistrzyni Polski seniorek, Krzysiu Szczepan. Witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, gość, sekretarz generalny Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Piotr Długosielski. Witamy również bardzo serdecznie. No i gospodarze, prezydent Suwałk, pan Czesław Rękiewicz. Witamy Panie Prezydencie, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, pan Waldemar Borysewicz. Konferencja prasowa na zakończenie tej imprezy, czyli taka pierwsza myśl, krótkie podsumowanie. Uprzejmie prosimy. Kto z Państwa? Prosimy serdecznie. Panie sekretarzu, prosimy bardzo. Czy mnie słychać? Więc przede wszystkim chciałem pogratulować wspaniałej organizacji panu prezydentowi, panu dyrektorowi. Mam porównanie z wieloma imprezami rangi krajowej, jak i międzynarodowej. Chciałem podkreślić, że niczym Państwo nie odbiegaliście, jeżeli chodzi o poziom organizacji, obiekt, a przede wszystkim przebiliście Państwo frekwencją wszystkie imprezy, na których byłem w tym roku, liczając to Mistrzostwo Polski Seniorów. Także gratulacje serdeczne. Liczę, że będą się odbywały kolejne wielkie imprezy na tym stadionie, na tym obiekcie. W Suwałkach jest klimat. Są zawodnicy, są wspaniali ludzie, którzy organizują imprezy lekkoatletyczne. Także w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki bardzo dziękuję za wspaniałą organizację, wspaniałe przyjęcie. Bardzo chętnie będziemy tu wracać. Dziękujemy panie sekretarzu. Panie prezydencie, prosimy. Szanowni Państwo, rzeczywiście te 70. Mistrzostwa Polski Juniorów dla nas to było olbrzymie przedsięwzięcie. I cieszę się bardzo, że tego typu oceny są wystawiane nam jako organizatorom tych mistrzostw. Oczywiście dla nas to było duże wyzwanie. Tego typu dużych imprez w Suwałkach w ostatnim czasie nie było, a to lata upłynęły, kiedy właśnie na tym stadionie lekkoatletycznym zagościli sportowcy z różnych regionów naszego kraju i prezentujący tak wyśmienito formy. Cieszymy się, że udało się po pierwsze pozyskać z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki tę imprezę do rozegrania tutaj w Suwałkach, a to dzięki przychylności związku, ale również temu, że udało nam się zmodernizować ten obiekt stadionu lekkoatletycznego. Ale oczywiście tutaj słowa uznania chciałbym w imieniu władz naszego miasta skierować do organizatorów. Olbrzymia impreza, olbrzymie przedsięwzięcie, a wobec tego wymagało ono odpowiednich przygotowań. Te przygotowania trwały kilka ładnych miesięcy, ale muszę powiedzieć, że z satysfakcją, że chyba sprostaliśmy oczekiwaniom i zadaniu i tutaj grono pracowników, głównie Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale również wszystkie osoby, które są w sporcie, działają w naszym mieście, wspierały nas, ale również i wolontariusze, no i oczywiście sędziowie, trenerzy i tutaj kieruję słowa uznania i podziękowania za wsparcie w zakresie przygotowania i poprowadzenia tej imprezy. Oczywiście mamy piękny obiekt, mamy piękne imprezy, mamy zawodników jak Majka, a wobec tego musimy zrobić wszystko, żeby tego typu imprezy odbywały się na tym stadionie. I oczywiście będziemy rozmawiali ze związkiem, żeby w przyszłym roku może jakiś meeting zorganizować. Także na pewno będziemy w tym kierunku działali i oczywiście pokazywali młodzieży, że warto uprawiać sport, warto uprawiać królowo sportu lekkoatletykę. I ta widownia, która zgromadziła się na tym stadionie, też świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia sportowe w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie panie prezydencie. Panie dyrektorze, prosimy uprzejmie. Jeśli można też kilka słów. Fakt, szanowni państwo, przygotowania trwały 8 miesięcy. Do 8 miesięcy temu powołaliśmy zespół, w skład którego wchodziło kilka osób. I tak chciałbym o tych osobach powiedzieć. Pani Beata Harasimowicz, która zajmowała się tutaj biurem
zawodów. Pan Stanisław Krzywicki tutaj obecny dzisiaj jako sędzia, wcześniej jako członek zespołu kierujący tutaj tą częścią sportową. Pan Kamil Klimek, który to zajmował się działalnością związaną z promocją, z reklamą i z tą całą oprawą. Pan Rafał Olszewski, który zajmował się logistyką całego tego przedsięwzięcia związanego z hotelami. Przedsięwzięcie o tyle trudne, że nie w jednym, dwóch hotelach umieściliśmy osoby, tylko w hotelach. Najpierw 26 zarezerwowaliśmy miejsca, które są położone nawet do 30 km od Suwałk. Skończyło się na 16, więc komunikacja wchodziła w grę, więc to zadanie było bardzo złożone. No i ja koordynowałem całość tego zespołu. Oczywiście też miałem wyznaczone swoje zadania, jak i każdy. Myślę, że każdy z tych członków już teraz mogę ocenić, naprawdę stanął na wysokości zadania. I przede wszystkim tym osobom dziękuję. Oczywiście głównym, gdyby szefem zespołu był pan prezydent, pani prezydent oraz skarbnik miasta, no bo bez tych osób i ich tu informacji czy wiedzy na temat i wydatków i różnych przedsięwzięć, no byłoby to niemożliwe. Także tu przede wszystkim też i wolontariuszom należą się podziękowania i wielu, wielu innym osobom, które w tym przedsięwzięciu uczestniczyły. Na pewno będzie okazja im podziękować. Ze swojej strony na pewno udało nam się obiekt przygotować. Był to obiekt świeży, który zazwyczaj jak się obiekty buduje, nie do końca jest doposażony tak, jak powinien być, z różnych przyczyn. My musieliśmy w ciągu kilku miesięcy znaleźć wyposażenie, wymienić ogrodzenie i wykonać jeszcze wiele innych elementów. W tej chwili można powiedzieć, że ta organizacja pierwszych zawodów była bardzo droga, no bo składa się na to i przygotowanie samych zawodów, prawda, czyli ten element promocyjny i oczywiście doposażenie tego obiektu we wszystko. Kolejne już na pewno będą i tańsze i o tyle łatwiejsze w organizacji, bo mam już pewne w tym kierunku doświadczenie. Więc jeszcze raz cieszę się, że tak liczną publikę gościliśmy, że wszystko udało się, myślę, że przeprowadzić w sposób prawidłowy. I pozostaje mi zaprosić wszystkich w przyszłości na różne obozy sportowe do Suwałk. Dziękujemy panie dyrektorze. O sponsorach jeszcze oczywiście, tak. Przepraszam, tutaj były oddzielne podziękowania. Mieliśmy tutaj pana Tedyka Osiejewa, właściciela firmy Malow, która tutaj wsparła nas finansowo. Mieliśmy firmę Tamex, obiekty sportowe, która też nas wsparła tutaj w równym wymiarze, nazwijmy to. No i oczywiście Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jako trzeci główny sponsor. To były firmy, dzięki którym i oczywiście środkom miasta naszym można było to przedsięwzięcie zorganizować. Także tym wszystkim osobom serdecznie dziękuję. Dziękujemy serdecznie panie dyrektorze. Przed momentem pan dyrektor wymienił osoby najbardziej zapracowane podczas tych mistrzostw, a teraz osoba najbardziej poszkodowana, proszę państwa, bo długo czekała na taką imprezę w Suwałkach. Nie doczekała się, bo skończyła bieg juniorki, ale była twarzą naszych mistrzostw Polski juniorów, Maria Andrejczyk. No tak z żalem mogłaś obserwować występy młodszych koleżanek chyba. Tak, zdecydowanie z żalem, z bolącym sercem obserwowałam. Naprawdę zazdroszczę tym nadpotetom, którzy mieli przyjemność startować na tym stadionie. Organizacja jest niesamowita, świetnie się spisali, jestem dumna z Suwałk, że tak świetnie zorganizowali tę imprezę. No, smutno mi z tego powodu, że tutaj nie startowałam, ale mam taką nadzieję, że w przyszłości jeszcze nie raz tutaj się spotkamy na Mistrzostwach Polski. Kto wie, może i na meetingach międzynarodowych, bo widzę, że ten stadion ma potencjał, a ludzie, którzy tutaj pracują, naprawdę są do tego zdolni. Dziękujemy serdecznie. Drodzy państwo, państwa czas, prosimy o pytania. Serdecznie państwa prosimy. Śmiało. Drodzy państwo, śmiało, prosimy o pytanie. No dobrze, no to czy państwo mają jeszcze coś do dodania? Uprzejmie prosimy. Jakaś kropka na i? Szanowni państwo, ja powiem w ten sposób. Dziękujemy oczywiście sponsorom, ale w trakcie rozmów ze sponsorami na temat przyszłości lekkoatletyki w Suwałkach padły pewne deklaracje, że nie tylko będzie miasto finansowało tą dyscyplinę sportu, ale również pojawią się tacy sponsorzy, którzy pomogą nam zorganizować kolejne właśnie wydarzenia na tym stadionie. To tak informacyjnie i mam nadzieję, że ci sponsorzy usłyszą to. No i tym bardziej włączą się w przyszłym roku pan Stanisław Krzywicki. Kiwa głową, to też jest główny sędzia.
bardzo nam wiele pomógł w przygotowaniu tych zawodów. Tak jak mówiłem, my jako Ośrodek Sportu mieliśmy malutko tych doświadczeń, a pan Stanisław od tej strony bardzo takiej specjalistycznej nas wspiera. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim osobom, wszystkim organizacjom, a w szczególności pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji na czele z panem dyrektorem. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie.